Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Witam wszystkich w Żarłok TV w odcinku, gdzie jesteśmy w czereśniowo, jabłkowo, malinowym zagajniku i wraz z tą maszyną i z moim gościem, panem Mr. Broda Pastrami Sandwich, wygrillujemy rybkę. Co to za rybka? Uwędzimy dzisiaj. Uwędzimy. Okonia labrakasa. Labraksa? Labraksa. Zwanego też okoniem. Obejrzyjcie poprzedni odcinek, gdzie Tomek z Dorady, ze Starego Kleparza, opowiadał, co to za ryba, bo mamy rybę i dziką, i hodowlaną, więc porównamy, jak one smakują. Powiedz nam, co to jest za sprzęt i na czym będziemy wędzić. To jest wędzarnia półautomatyczna i będziemy wędzić dzisiaj na olchowych zrębkach. Będzie złocisty kolorek i piękny wygląd. I aromat chyba. No aromat. Aromat jest, jakbyś otworzył tą wędzarnię tutaj, bo aromat już czuć, jak to się otworzy. No, pachnie to ładnie, pachnie ładnie. Więc wsypujemy zrębki i podpinamy do prądu. Jak widzicie, to jest podpięte do prądu. Mamy elektryczny zagajnik. Panie Broda, my tutaj wędzimy na zimno czy na ciepło? Na gorąco my wędzimy, bo zimne wędzenie odbyło się w 27 stopni maksymalnie. A ciepłe wzwyż? A ciepłe wzwyż, bo to już będzie całkiem gotowa ryba, nie surowa, będzie wypieczona i wędzona. Mniej więcej tak. Okej. No to czekamy teraz mniej więcej ile? Z półtorej godziny. Mniej więcej tak. No to czekamy. Wędzonej ryby, to ten pies już ode mnie na pewno nie dostanie. Panie Broda, serwujemy to... Cytryna, chlebek i nic więcej. Nic nie potrzeba więcej. Nawet ja mogę zjeść bez cytryny. Tak? No tak. Zapach jest, powiem ci... Taki delikatny. No ta olcha jest taka aksamitna, powiedziałbym. Tłuste troszeczkę jest. No nie sucha ryba. Nie jest sucha. Są duże kawałki mięsa. Zaczynamy wersję dziką. Najpierw tego dzikiego próbujemy. No wyśmienita. Dla mnie jest bardzo dobra. Chociaż ja widzę jeszcze dużo możliwości wędzenia tego na różne sposoby.
Można by to dłużej jeszcze przywędzić. Na niższej temperaturze, tak? Żeby było jeszcze więcej tego aromatu. Tak czuję, że... Zależy, czego ty szukasz. Albo smaku dyma, albo smaku ryby. Smak ryby już znam. No, smak ryby w tej chwili jest podkreślony trochę dymem. A jeżeli dłużej będziemy wędzić, no to będzie dym podkreślony smakiem ryby. Mhm. Ja też ci powiem, że to jest też taka ryba uniwersalna. Jak w poprzednim odcinku jedliśmy umbrynę, to ten okoń jest, powiedziałbym, troszkę bardziej taki kolagenowy, bardziej tłusty. Mokry może bardziej? Bardziej mokry. Ciekawi mnie, jak wypadnie teraz ten hodowlany. Rozkrajasz go od góry teraz, widzę, tak? Okej. Okay. Ten jest hodowlany. Hodowlany. Czy już widzisz różnicę w strukturze jeszcze bez jedzenia? Przy krojeniu widać różnicę? No różnica jest taka, że ten był mniejszy, ten był większy. I jakby ten mniejszy więcej ugotował się. Więcej uwiędził się. Troszeczkę może, troszeczkę. Mhm. Ten trzeba było wyciągnąć wcześniej niż tego. Ten mógł jeszcze posiedzieć w wędzarnie, a tego trzeba było wcześniej wyciągnąć. Jakieś 20 minut. Ale w smaku jest niewiele gorszy niż ten dziki, powiem ci. No, bardzo podobne są. Ty masz jednego i drugiego, możesz porównać. No porównuję właśnie i wydaje mi się, że są bardzo podobne. My to jemy jeszcze ciepłe, więc to jest ciepłe od wędzenia. A można jeszcze to ostudzić i jeść na zimno. No jak to będzie na zimno, to będzie tak, że smak wędzenia będzie mocno wyczuwalny. Bo ono po prostu, to wędzenie rozejdzie się po całej rybie. Mhm. Jeżeli nie pokropisz tego cytryną, to czuć na pierwszym planie te olche. A jeżeli już dodasz parę kropel cytryny, jest to bardziej takie letnie, orzeźwiające na lato. Podsumowując, jest to bardzo leciutkie. Jest to taki lekki posiłek. To nie jest takie ciężkie, jakbyś jadł boczek, nie? Możesz spróbować na przykład ten kawałek. Albo z tej strony wziąć. Mm. Tu na przykład możesz wyciągnąć. Tu. Bardziej to przepieczone. Pokażę. Od skóry, tak? No, od strony drugiej. Więcej przypraw i mocno wędzone jest. Już jest mocno wyczuwalny ten zapach wędzenia. Tak. No. I można powiedzieć, że za dużo tego wędzenia. I dlatego po wędzeniu albo ryba, albo mięsko musi odpocząć, żeby ten aromat i smak po całości rozszerzył po prostu. Wiesz, co chodzi? Ile powinien odpoczywać po wędzeniu? Dobę. Jedną dobę. I to będzie okej. Okej, ale dla mnie jest też okej. Teraz jest okej. Chciałbym mieć więcej miejsca w brzuchu, wiesz? No to musisz załatwić tą sprawę. Równoważy to wędzenie, po prostu sprawia, że nie potrzebuję więcej soli. Dla mnie jest... Nie, no wędzenie i sól, no ono nie zależy jedno od drugiego. No ale samy smak wędzenia, no. Wystarczający dla ciebie albo za mało? Jest wystarczający. Soli mi nie brakuje. Brakuje? Nie brakuje. Nie brakuje soli. Ale w solance nie leżała. No i ciekawi mnie teraz, jakby wyszło, jakby w solance leżała jakiś czas. Trzeba było mniej dać soli. Mhm. A po drugie, jeżeli były jakieś dodane przyprawy, to ona by naciągnęła smaku tych przypraw. Okay. A tak jest w tej chwili. Przyprawy na zewnątrz, w środku nic nie ma. Ale w środku jest aromat tego dymu. No jest tylko dymu, ale nie ma przypraw. Bo tu na przykład, gdzie skórka jest, i papryka czuć, i pieprz kajen, wszystko jest czuć.
tu na przykład, w tym miejscu. Dla mnie to jest chyba najlepsza, z tych, co dzisiaj zrobiliśmy, najlepsza wersja. Wędzona. Dobra, słuchajcie, podsumowując, kolejna ryba od dorady. Kolejna ryba, która ma smak, powiedziałbym, swojski, który nikogo nie odrzuci, nie zrazi. No bo jest to w końcu okoń, czyli labrax. Labrax tak widnieje to w restauracjach. Zresztą obejrzyjcie też poprzedni odcinek, gdzie rozmawiałem z Tomkiem, który dostarczył te rybki. On wyjaśnia, dlaczego taka nazwa, a nie inna. Nazwa labrax bardzo taka dostojna i w restauracjach jest to dosyć droga pozycja. Możecie sobie to zrobić sami w domu. Zjedzenie takiej ryby wtedy będzie o wiele przyjemniejsze, a może będzie zupełnie innym doświadczeniem niż w restauracji. Na pewno porcja jest gigantyczna. Jedna taka ryba to było kilo. Ta była 80 deko, a ta było kilo. I one po wędzeniu troszkę, po wypatroszeniu zmniejszają. No tak, oczywiście. O, widzę, przyszedł kolega, jest już znowu głodny, na rybkę by zjadł. Tak więc my się z wami żegnamy. I Bandziok się z wami żegna? Bandi, chodź. Do zobaczenia w przyszłości. A ja sięgam po jeszcze jedną.